skóra jest dobra, ale a rybka? O, mięso w skórze, pod skórą, też dobre? Tak, bardzo dobre. No. Smakuje jak makrela. Chyba jest makrela. Ktoś może potwierdzić? Dorota, potwierdzisz? Smakuje tak samo. Smakuje tak samo jak makrela, nie? No nie, ale nie wiadomo, czy jest taka wielka makrela. Nie no, taka. Nawet ale mięso. Ogon wystaje. Ogon jej wystaje. Zostaw jej ten ogon, Emusiu. Nawet oczy nie wydłubali, zostawili. Ale powiem ci, że to mięso to jest na pewno makrela. A to jest takie ostre, te papryczki są takie ostre, że... takie ostre papryczki. O, jeszcze kokosa. Ja mam szejka. Takiego i kokosa. No. O smaku truskawka z mango. Nie widziałam jeszcze takiego połączenia. Widziałeś jeszcze takiego połączenia? A papaja salad i ryba z grilla w Thai to jest naprawdę mega połączenie. Z panią z kurczaczkami. No, z panią z kurczaczkami. Która akurat dzisiaj nie miała nóżek, ale miała za to skrzydełko, nie? I miała... A się tutaj taką dekorację nam dali, nie? Dekoracja czy to jest do zjedzenia? To tak, ale to nie wiem. Jaka torta? Taka ostra? No, widać, że jest taka ostra. Ta nie, ta jest taka słodko ostra. Ej, mucha, weź go muchę. Ale pyszności. Tu w ogóle taka okolica. A w ogóle tu jeszcze są takie warunki, że je się na ziemi, na dupie. Nie, Emka? Nie ma stołu, tylko siedzi się. I się je na siedząco. O, tak źle bierze to trochę. Trochę źle się bierze. O, a tam patrz, gołąbki sobie coś wyjadają. MK, tak mało to ja jeszcze nigdy w życiu nie nagrywałem jak tym razem. Wiesz? W ogóle mi się nie chce nawet nagrywać. Bo szkoda czasu, jak się ma taki zachód słońca. O, takie drewno na plaży. A co? No pomału... Popołudnie. Jakie popołudnie? Popołudnie to ty się obudziłaś po południu. Nie. Spałaś dzisiaj do 12, to już jest zachód słońca. Już zaraz zajdzie. Ale razi naprawdę. No razi, jest bardzo ciepło, no ale już prawie słońce zachodzi. O, jakie palmy. No. Piasek. Palmy i milutki piasek. Ale naprawdę jest bardzo miły. Ej, ale takiego wypasu to tu kiedyś nie było, co? Nie było. Normalnie duża część plaży położona w krzesełkach i leżaczkach. Można sobie coś do picia wziąć, świeżego kokosa, ustawka, drzewo ogólnie. I się patrzy ładnie. Ale tu fajnie, bo tu w ogóle w dzień można sobie siedzieć. Jest cień, jest leżaczek. Jest piękne, wtedy kolory są piękne morza. Tam już słoneczko zaszło. Tylko takie czerwone niebo zostało. Tutaj jakiś mięśniak. O, koktajl, espresso, americano, orange juice, wine, mojito. Okej, okej. Thank you. O, patrzcie na to. Phuket Motorcycles. Motorcycles Hire and Save. O, ale się tu przyjemnie siedzi. Jest jakieś 28 stopni co najmniej. Bardzo ciepło. Nie wieje. O, ale fajowo, co? Jak myślisz, ile jest? 28 chyba jest, nie? Nie wieje, ale przyjemnie, niesamowicie. MK, wiesz co ty masz? Wiesz co ty tam pijesz? Ona minę robi. Bo ona połyka, to mówię do niej, nie gryź tego, tylko połykaj. No ale jak, przecież to jest pyszny kokos. MK ma... A miałam coś twardego. No, a to może... Nie wiem co ty tam masz. Ale no to kokos jest. Kokos. Ja tutaj mam. A bo to tamto to może dobra, coś jakaś taka łupinka. Łupinka. Z kokosa i się pewnie dziś. Nie tutaj no.
Emka ma ten, Emka ma wodę. Wodę kokosową, do której zostanę dodało trochę mleka. I zmiksowany kokos, taki na brzegach, miąższ kokosa, taki pyszny, mięci, taki pyszny. Weź zademonstruj jak się to pije. Patrzcie się, to jest takie normalne. Mleko kokosowe. Mleko kokosowe. Jak to jest woda kokosowa? No tak, z mlekiem. Ale mleko to chyba też jest kokosowe. Znaczy, no dobra, no to chodzi o to, że no mleko to może dlatego tylko, że jest to białe po prostu zmielone. Chyba, że to jest niedodane mleko, tylko to białe zmielone i jest takie białe. Dodane to do tej wody? Myślę, że wszystko naraz. Ja nie wiem właśnie. Czujesz tu mleko? Na pewno tu jest woda kokosowa. No woda z kokosa po prostu, pyszna. No. Na pewno tu jest miąższ z kokosa. Mhm. No i łupki. Z kokosa. No są takie... Ale tu jest mleko chyba kokosowe, po prostu takie mleko kokosowe wlane. Takie coś powpadało tutaj z brzegu kokosa. Twarde. No to nie wiem, no. A w każdym razie bardzo dobre i to kosztuje, nie wiem właśnie ile to kosztuje. Ale też to 50, tak? 50 batów. Czyli to jest 6 zł. 6 zł za takiego kokosa. Takie mojito zresztą, tutaj widzicie, mojito cena 60 batów, czyli taka normalna, duża szklanka, standardowa szklanka. Mojito to jest 7,20 dokładnie, jeśli miałbym być taki dokładny, bo 1,20 kosztuje bat, więc 12 groszy. Co? Tak, 60 batów, to jest 6 razy 12, no to jest 7,20. 7,20 za takiego no drinka, no bo wzięliśmy sobie jednego drinka. No i właśnie... Alkoholowy bardzo. No, alkoholowy. No. Bezalkoholowe są tańsze, a to alkoholowy jest 7 zł. No, 7 zł na plaży, w takich okolicznościach, z pięknymi widokami na zachód słońca, na morze i w ogóle jest wieczorem. Można się zrelaksować, posiedzieć cały wieczór i drinka sobie bierzesz za 7 zł, gdzie nad polskim morzem, no nie wiem, szczerze dwie dychy. No na pewno. Co najmniej, nie? Więcej. Ja myślę, że tak z 3 razy taniej można powiedzieć, że tu jest. Niż w Polsce, no. Z 3 razy taniej, czyli taki ten drink zapłaciliśmy 7,20. No i takie małe piwo. To jest coś koło 7 zł. 6-7 zł. Kurde, też nie. No mniej więcej, nie patrzyłem nawet, ale tak mniej więcej tyle kosztuje. No, także takie są mniej więcej tutaj ceny nad samym morzem, w takich tutaj, w tych restauracyjkach. No nie, to nie są restauracyjki, sorry. To co to jest? To są takie, co to są? Są bary? Czy to są takie bary, no? Bary przy plaży. Takie bary przy plaży. Zwykła Buda Samodrewna, jak śpiewa tego. Zwykła Buda Samodrewna? Tak śpiewa? To ja nie kojarzę takiego tekstu. No, zwykła Buda Samodrewna, światełko się świeci. Na półkach jest ułożona puszka Sprite'a, puszka coli. Jakby ktoś potrzebował, kawka, herbatka też tu były. No i ogólnie jest po prostu cudownie. Można się z drzewem połączyć na przykład. Można się z drzewem połączyć. Drzewa są dobre. Drzewa mają pozytywne energie, co nie? I drzewa... Wibracje, no energię też. I drzewa robią fajne rzeczy. Tylko teraz... Nie chcę splamić się i głupiego coś palnąć, ale drzewa robią dobre rzeczy. Drzewa zabierają złą energię, a dają dobrą energię człowiekowi. Tylko trzeba się do nich przytulać, dotykać je, stawać przy nich, opierać się o nie, mieć z nimi kontakt. Nie? Tak. Są, no, bo są właśnie dwa rodzaje drzew. Właśnie jednak są takie, co zabierają złą energię, a są takie, co dają dobrą energię. No, i tak to właśnie tu wygląda. Stolik. Zabierają tego... Nie no, są takie, co stres po prostu tak zabierają, takie nie, co... Nie, chciałam coś innego powiedzieć, ale... Nie chcesz? Nie chcę do kamery. Nie chcesz do kamery. A tam jest droga, góry i tam są też hotele, apartamenty i różne rzeczy. I ogólnie jest fajnie. To idź do pani po prostu samego kokosu, albo nie, bo pani... Pani tak trochę średnio umie po angielsku, no ale jakoś się z nią można dogadać. Bo też ich akcent jest też zupełnie inny niż na przykład Europejczyków, którzy mówią po angielsku. Mam na myśli
jest jakiś Niemców, Francuzów, czy nie wiem, kogoś innego? Greków? I co będzie? Będzie czysty kokos. A pan już tam tucze. Pan już tam ubija kotleta. Bije kotlety schabowe. Na sporcie się bije kotleta, czy bije kokosy. No. Żeby takie coś odciupać, to trzeba mieć dobry tasak. Bo kokos jest bardzo twardy. No i... Bardzo. Nawet nie da się go przechylić. No, o, już jest. O, jest. O, kopunka. Tu masz łyżeczkę, nawet pan ci wsadził? Ja, wbił nawet. Mhm. Hmm? Ja zobaczę, czy na pewno jest woda. No na pewno, bo nic nie robi więcej. No, czyściutka woda. To moje. Dobrze, czekaj, to wezmę. Łyżka, łyżka właśnie po to, żeby wyjeść to białe ze środka. No kokosa. Albo można też zamiast pić, to można łyżeczką sobie. I co? Jak sam kokosik? Na pewno dobrze. A ja chciałam tą łyżeczką. Łyżeczką będziesz piła? No. Jak zupę? A kokosy leżą cały dzień w lodzie, w takim grubym lodzie, w takich skrzyniach. I są zimne normalnie, jakby wyciągnięte prawie, że z zamrażarki. Znaczy, to nie jest zimny. Tak? Ale zimny, no. Jak tam, Emi, teraz? Pyszne. Pyszne? No, przykombinowali pyszne. Za bardzo. No trochę tak przykombinowali, ale fajne to zrobili. Nie, no fajnie. Taki kokos, który można się napić i trochę najeść. Mhm. No. Znowu zjadłeś? Górę. Mhm. Ja jem łyżeczką. O, jaki kokosik świeżutki. Ty jesz, no. Wow. Tutaj łyżeczką zbieramy kokosika i właśnie wcinamy takiego świeżutkiego. O. No, tylko właśnie trzeba uważać na to, co się jeszcze zebrało tu po drodze, czyli sam brzeg. No i mamy tylko pysznego kokosika. Naprawdę taki kokos. Zje się takiego jednego kokosa. Można się najeść to. O. Nie no, jeszcze na sam koniec trzeba tutaj zrobić sprostowanie tego, co żeśmy tutaj w końcu w tym kokosie mieli. Zobaczcie. Czekajcie. Ten kokos jest po prostu w środku obrany. Ten kokos wydrążony jest w środku, tu tylko u góry trochę zostało. Ale tam na dole... Znaczy to się rusza. Czekajcie. O, nie mam jak tego jedno. O, możesz ruszyć tam tym białym? O właśnie na przykład. O tu, no właśnie. To jest. To było na ściankach. To było na ściankach przyklejone. Takie o właśnie kokos. I on został wydrążony. Ten kokos został zmielony i z tego powstało to właśnie mleczko kokosowe. I później to mleczko zostało zmieszane po prostu z tą wodą kokosową, która zawsze w kokosie jest, ta czysta. No i tutaj nie było dodawane żadnego mleka krowiego albo jakiegoś innego kolwiek, tylko właśnie powstałe z tych ścianek, z tego kokosa mleko, było wymieszane z tą wodą i to było właśnie takie pyszne. I właśnie przy okazji zjedliśmy przez rurkę kokosa przy okazji. Czyli jesteśmy i napici, i najedzeni. No już taci, to ci nie wciągnie takiej wielkiej. Nie, myślałam, że złapię, ale nie złapię. No także naprawdę. Jakby to nie tylko my tutaj się robimy, tylko wszyscy tak się robimy, jak ją kokosy. No, także takie sprawy, także coś przepysznego. Zupa mi się gotuje, patrzcie na to. Zupa mi się gotuje. Tutaj normalnie zupa, jak się zupa gotuje. Zupa się gotuje, grzybki są, to miam jak nic.